Już się kameruje? Kameruje. Przywitajmy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam szanownego pana. Paweł, może coś mnie zajmuje. Zajmuję się kanionem w skrócie, czyli... My się uznamy, żeby nie było. Było wcześniej, poznaliśmy się parę razy. Tak. A ja obsługuję kanion w Polsce. Czyli jak tam kanion? To znaczy kanion. Trzeci sezon, można tak powiedzieć. Jak się? Jesteśmy coraz bardziej widoczni. Fajnie. Bardzo widać na jednym imprezach. Staramy się pokazywać. Będziemy w tym roku na bardzo wielu imprezach. Pięciu. Natomiast staramy się wybierać te imprezy tak, żeby można było sprzęt przetestować w jakichś takich jak najbardziej terenowych warunkach. Tak? Czyli będziemy m.in. w Kruszkowce. A i tu właśnie do tego chciałem nawiązać. Tak. Powiedz jak w ogóle wrażenia podeszło w tych Kruszkowcach? Bardzo dobrze. Tak, bardzo fajna impreza, bardzo dużo ludzi. Dobrze mówi. Bardzo dużo ludzi. No i myślę, że tam dużo miejscówka robi. Tak? Miejscówka jest raz fajna dla wystawców, bo jest jeden sprzęt pokazać, a klienci nie muszą daleko chodzić, żeby przetestować sprzęt. I też mają właśnie gdzie przetestować. Tam chcę wskoczyć do góry, zjechać raz, dwa i sprawdzić co i jak. Kolejki na wyciąg były tylko. Wyżej będziesz mógł to wyciąć. To się wytnie. Tego się nie przeskoczył niestety. No, ewentualnie jak to rower enduro można podjechać, ale trzeba poczekać. Taka natura tego tak sportu. Jest. Powiedz mi co ciekawego przywiozłeś do Kruszkowiec w tym roku? No będziemy się chcieli skupić generalnie na bardziej niż w ubiegłym roku na sprzęcie grawitacyjnym, czyli na pewno będziemy chcieli przywieźć Torka, na pewno będą modele Strive, na pewno będą Spektrale. Ja bym bardzo chciał Fata przywieźć. O nie! To będzie ten. To też się wytnie. Tak. Tak więc w zasadzie można powiedzieć, że mniej lub bardziej cały przekrój kolekcji, jeśli chodzi o MTB. Prawdopodobnie też jakieś szosy, natomiast to raczej do pokazywania, bo tam jest słabo z szosą. Może szosy wielu nie ma, ale rejon też jest fajny, żeby sobie sprawdzić. Więc akurat jeżeli byście przechodzili, no to też może ktoś się na to znajdzie. A powiedz, ile rowerów w ogóle mniej więcej? Z reguły bierzemy ze sobą około 15 sztuk. Natomiast tam, jako że będziemy mieli sprzęty, które będą zamówione specjalnie do puli testowej na imprezę, sądzę, że będzie więcej rowerów przetestowanych. To super, bo na pewno będzie można to istnieć jeden z bardziej rozsytywanych, to jest pewne. Myślę, że weźmiemy wszystko to, co bierzemy zwykle na imprezy, plus dorzucimy się do ulicy. Super, to właśnie chyba wasze sprzęty. Tak jest. Panowie przyjechali. Dobra, słuchaj, to co? Luzik. To ludzi, co? Widzimy się w Kruszkowcach. Widzimy się w Kruszkowcach. Zajebiście, fajnie. Do zobaczenia. Hej. Dobra.